Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. I dzisiaj jest ze mną gość specjalny, czyli Daniel. Nie ma. I jest ze nami jeszcze Piotrek, który pojechał po nowy nabytek pod sklep. Dzień dobry. Ogólnie dzisiaj ciąg dalszy z nich, tutaj Daniel sobie pogadam z tym case'em. Tak jest. Piotrek pojechał po nową przyczepę, bo to będzie nasz nowy nabytek. I będzie zbierał sobie słomę, a ja wsiadam do sampo wynajętego. Słuchaj nas w tamtym odcinku, kto oglądał. Ogólnie co panowie dzisiaj powiecie, jak wam dzielony film? Na nagrywaniu. A. No, mnie to dobrze. Tobie to zawsze mija dzień dobry. O, coś tam na play... O! Będziemy... Akurat będę kosił zepak. Czy to się coś... Czy to cud? Semi dos... Paniamy, no, coś, ale nie chcę cię obrazić. No. Nie, zachowam to na siebie. Ogólnie mówiłem, że będzie jakiś gość specjalny, to będzie gość specjalny i dzisiaj jest... Ja to nie wiem, czy ja specjalnie jestem. No, a ponad 1000 subskrypcji. Ja wiem, czy to... coś specjalnego. No, to jest tak duże osiągnięcie. Piotrek, spiesz się, bo ja jestem 11% wypaku. A ja mam 24, pszenicę. Ty, ale mi to sypie, że ja do końca chyba będę miał 30. Naprawdę. A zyskałeś? No, 3 razy. Ale powiem ci, że słoneczniki soja też tak sypią. Niby, że pokryskasz, ale też sypią mnie nie aż tak mocno. Przynajmniej mi. Nie, a jeszcze mam AirTraga, no nie? Nie wiem, czy tam dalej mi używa AirTraga. Nie, proszę mnie mu coś takiego tam podesłać. No ten masz safe, ale... Do dzisiaj... No to już masz od dzisiaj. Aha. Masz moją paczkę. Ogólnie zapraszam was na live'a. Czy dobra, ten live już się odbył, bo wy to dostaniecie w niedzielę, chyba zapomniałem. Nie ma to jak zaprosić na live'a, który odbył się wczoraj. Czy dobra, no odbędzie się jutro. Jak tam nowe prace idą? No ja już wracam. Jeżdżam tam i z powrotem. Ogólnie w następnym odcinku będzie singiel. Na szczęście udało mi się podłączyć kierownicę, ale jak już grę miałem włączoną, tylko że nie wszystko mi działa na niej, ale ważne, że skręca i jedzie do przodu i do tyłu. O czym ty, Daniel, jak się zapytam, dzisiaj renderowałeś, jak oglądałem swój film dzisiaj z Ameryka, na czym renderowałeś odcinek? Porenem. Dobrze renderuje? Mhm. Ile wazy tak filmik? Zależy, ostatnio tego lewa co wrzuciłem. To Full HD, znaczy 1080, to niecałe 6 giga. Och, jak ja miał wysłać 6 giga, to by mi się 6 dni wysyłało. No, ja akurat neta mam lepszego od niedawna, więc... A no wiesz, godzinka czasu, no i w 1080 podejrzewam, że jakbym wrzucił tam 720 albo 480, to by dużo mniej ważyło. No wiadomo, czym większa rozdzielczość, tym większy plik, nie? No wiadomo. A tak jak zrzucam, nie wiem, farminga, bo to jest to 2, max 3 GB, bo też tam idzie w 1080 zwłaszcza. Jak ja renderuję Sony Vegasie, to mi film waży 1 giga, ale później muszę go do Freemake'a wrzucić, bo niestety by się za długo wysyłał. No ja też tak robiłem, jak miałem. Mi tam... Jeszcze... No mów, mów. Mów, bo tobie proszę zdanie. Mi tam Corel wystarczy, jest wystarczająco zaawansowany do tego co ja używam, nawet jakbym chciał kręcić takie filmiki typu jak ten, co wrzuciłem na początku roku szkolnego. Nie ma co narzekać, ważne, że internet pozwolił na streamy ostatnio. Mhm. Też się tak zdziwiłem. A w ogóle ustawiłem bitrate na 500 w OBS-ie. Mhm. O, ja mam tu pełno, to jak się wysypia.
No ja muszę też jechać się wysypać, bo też mam właśnie pełno. 42 tony mam. Nie, 4, nie 42 tony. Ale bym walnął głupotę, chyba 4200 chciałem powiedzieć. No tak coś mi się nie pasowało, jak ja mam 6340. Boże. A ty masz większy trochę kombajn, tak? Mhm. A on jest większy, ale starszy. No, ale mi się bardziej podoba. No, mi też. Ale powiem, że to samo teraz poprawili bardziej. Nie wiem, ja się nim nie jeździłem, bo ja mam tego i masę Fergusona. A ja tego średniego, nie tego największego. To ja u siebie na sejwie mam, tam gdzie poza nagrywali gram, to mam case'a tego największego na kołach, no nie? Mhm. Dużo osób mnie się pyta, czego na kołach, ale mówię, po co mi gąsienice, jak na kołach sobie pojawia. Nie chcę na case'a na gąsienicach, bo mi się case'y na gąsienicach nie podobają. No. Nie chodzę na gąsienicach, wygląda fajnie. Ale case nie, no nie? No, case'y. Ale to ten... ciągnik jeden mi się case'a podoba na gąsienicach. Ale kombajny mi się nie podobało no, akurat tej firmy. No i wczoraj tam na live gości się pytał właśnie, czego taki duży header, bo największy kombajn, a i mam największy header do niego, no nie, z case'ów. I gość się pytał, a to nie powinien być na gąsienicach, ja mówię, nie, bo wybrałem sobie po prostu system na kołach. O, aha. Ale przystawki nie mam tej największej do case'a, tej Capello. Mam tylko to zwykłe case'a, no nie, bo też nie chciałem jakichś takich wyrąbanych przystawki do kukurydzy, mówię, case'a to oryginalne jest. Capello to nie wiem, czy wypasuje, znaczy to case'a tak odpowiada. Tak bym powiedzieć. A Piotrek siedzi cicho jest. Jestem skupiony. Na pracy, tak? No. Piotrek ciężko pracuje. Wiedział, o której zaczęliśmy nagrywać? Nagrywać to się ma. O, myślę, że 10 po skończymy, no nie. Bo jest za 5 teraz, to jest... Co by tak powiedzieć? Spokojnie. Akurat się wyrobimy. Czy no nie wiem, no ja wyrobię się z kosami, no. Ogólnie trochę zaniedbuję serię 17, no ale ja wiecie, z koła. Te sprawy. Też nie ma czasu na odcinki. Jak wrzucam odcinek, to wtedy tylko jak mam czas. A wiesz co ci Daniel powiem? Na początku dzisiaj jak weszłem na twój film, no nie? Myślałem, że na ultra ci chodził Amerykas. Chciałem. Daniel, to stałeś światomosz? No, dopiero teraz jeszcze tam. Nie powinno się podczas jazdy czytać SMS-ów, ale... Ja skorzystam. A co wam przyszło? Nie, pewnie mi jakąś wiadomość wysłał. Ale nie, nie. To kolega wysłał. A, na libację zaproszenie, ja już wiem. Naprawdę spoko, nie wiem czy tam nie czytałeś. No daj mi chwilę, bo coś mi się ostatnio dzieje z telefonem i... Mi się nie chce. Muszę kombinować albo z Wi-Fi, albo z... Jak ten, to mogę powiedzieć ci, Daniel. No nie, no. Zaproszenie na libacji, gospod. No. O, potwierdził, widzicie? Piotrek to pije, jak nie. Aj, skoro rozmawiam. Aha, i to taniesz, Piotr? Ty masz, nie? Ja penę popierał. A bo ty nie masz, ty masz dwójkę. No. Dobra, to jest złe. Ale co? Nie, powiedz. No. Na tym, na stronie, już się czytam. Humble Mamu. Jest Dirk trójka za darmo, wystarczy konto połączyć ze Steamem. No. Wszystko jest oczywiście darmowe. Serio? No. Tak. Ty Piotrek podasz linka do tej strony, bo jak nagramy? Raczej ja nawet nie sam pierwszy raz słyszę o takiej stronie. Ja tą stronę chyba będę miał pominny kumpel, coś wysłał ten ma takiego. Ja ci na siebie po nagraniu podeślę wam tą stronę. Ale jak Martin pisze, to znaczy, że to jest wiarygodne. A co najważniejsze, to tu można grać na podzielonym ekranie, nie? W tej wersji. Tak? Mhm. Ale co, to jest Dirt trójka? Mhm. Tak, tak. Gdzie jest w końcu będę mógł sobie pograć, bo... Dirt trójka Complete Edition. Czyli że jakaś edycja, tak? Mhm.
To ja mam Dirta 2, ale Dirt 2 mi nie chce działać na Windows 10, nie wiem czego. Piotrek ma też Dirta 2, nie? Tak, też, też. To Piotrek może byśmy kiedyś śmigali, jakby mi zadziałało na Windows 10. Taką, nie wiem czego, ale bo tam Windows Live nie chce działać. Tego co mi się daje? Nie wiem, Piotrku, mi się ten Dirt tak jakoś średnio podobał. No dwójka ale... tak, dwójka, ale trójkę to mi się podobała i bym chciał właśnie trójkę. Nie wiem, chcę w trójkę pograć. Bo dwójka też mi się właśnie średnio potopała. No co załatwimy? To sobie zaraz pobierzemy. A nawet nie wiedziałem, a to co tam, co jakiś czas na takiej stronie dają, na przykład co? Nie wiem, Gazik, ja o takiej stronie też nie słyszałem, ale akurat od tego kumpla wiemy, że informacja jest prawdziwa i wiarygodna. Bo już znamy go od tego od podstawówki, a ja od małego. Często gramy razem. W jakieś gierki. Giercacie mówię. Dobra, ja się mogę z kimś zamienić. Kto tam kto się zamieni? Mogę ja teraz trochę pokosić. O, to trzymaj. Daniel, krzyczę to będę pełnił. No właśnie się drugi z garnka wysypa. No zaraz koło ciebie będę zbierał. Ja pamiętam, że jak otworzyłem na takiej stronce grę losowałem, losowe granie, no nie? Tam mi dropnęły dwa główne takie. Pierwsze to jest jakiś Sirius Online, co nie chce w ogóle na kompach działać. Drugie to jest jakaś w miarę fajna. Nazywa się Darken. Aha. Czyli mroczny koniec, no nie? Ano. Taka bardziej podobna coś do Mario, znaczy nie do Mario, tylko do Metina, coś takiego, no nie? Nie wiem, ja się wracanie kupiłem, bo na Move była promocja właśnie z tym kumplem Dark Soulsa, linka. O, Dark Souls też jest dobry. 17.50 chyba daliśmy, ale edycja właśnie jakaś rozszerzona. Jedna przyczepa już jest pełna, a druga tam częściowo. Piotr zaraz chyba zapakuje zupełnie. To zapak tutaj... Zsypał. Zapak tutaj na stację tej kolejową będę woził. Pszenica chyba też, bo tam niby najbliżej jest i dosyć opłacalny jest ten skup. Rzepek tam też jest opłacalny, tego co pamiętam. Fajnie, że w patchu 1.3 poprawili to, że już tam misja nie można robić ile się chce, no nie, bo trochę bez przesady, że jedną misję zrobiłeś i miałeś na przykład 200 tysięcy. No ja dzisiaj tam robiłem jakąś misję, to zarobiłem chyba na jednej 15. Dalej widzę, że już skończysz tutaj. No, pomału. Tak skończysz, to tam pojedziesz do Piotrka, chyba że się chcesz zamienić jeszcze na koniec. O, to spoko. Ogólnie u siebie na singlu też teraz zbieram słomę z tego pola, bo krośnią trzeba posylić w końcu. No ja mam na razie wystarczająco snopków i balotów, żeby i krową i świnią posłać, a na razie mam świnię, tylko i owce. Mam tylko świnię i owce też. Ale owieczki tylko potrzebują trawę czy tam siano to. No siano, ja ogólnie wiem, że jest tylko owiec, tam na polu numer 11 łąkę zrobiłem. Mhm. Jak to się powiem. Sobie odjadę tym case'em. To ja chyba tutaj zbiornik nie wejdzie, bo jest 79%. O, podejrzewam, że nie. To ja pojadę jeszcze to wywieźć. O? Krzyczek będzie się napełnił.
Ja chyba kursuję trochę z tymi szczepami. No myślę, że jeszcze tak ten pasek i jeszcze jeden może. Nie wiem, tak chyba 3-4 paski i zrobić jest pewnie. W ogóle czy tam o tym dircie rozmawialiśmy, to mi się dirt bardziej, najbardziej samochodowi gier podoba niż na przykład Need for Speed Most Wanted, który jest za darmo na Originie. Bo był za darmo. Był właśnie, to tam pobrał, to pobrał, ale ja mam go w bibliotece. No mi się też tak samo mocno, też mi się no, kiepsko podobał. Też, my gramy z tego, nie? Graliśmy właśnie, bo ty masz pobrany, nie? Ja mam poprane jeszcze. Musielibyśmy się umówić, bo mam jeszcze Under... A może jutro live'a spróbujemy odpalić z tego? Nie, z... Z Dirta też możemy, ale z tego. Kurwa, Network Speed Under Cover chyba, nie? Tak. Tyle, to ja może od jutro spróbuję live'a z Koda jedynki odpalić. Nie wiem, ale z auto ja mam serwer z kurki Modern Warfare. Ej, a... myślisz, że jakbym tak... Znaczy tak od trylogii na YouTubie Call of Duty od jedynki był najnowszy wersję, by ktoś oglądał to jeszcze? Nie mam pojęcia. Myślę, że coś by... Ktoś na pewno by może oglądał. Gdybym nazwał serię na przykład Call of Duty Trylogia od najstarszej do najnowszej. Myślę, że na pewno myślałem o tej wyświetleniu. Czy dużo, czy mało, no nie powiem ci, bo nie znam się. Nie siedzę na YouTubie tak długo, żeby wiedzieć takie rzeczy. Ale to nie teraz, na razie to nie teraz. Teraz na razie chcę mówię przejść sobie sam, bo na przykład Black Opsa nigdy nie grałem, tylko u kolegi grałem. Podobno jedynka jest słaba, ale twójka chyba jest lepsza. Black Opsa też nie ma. Znaczy jedynka jest fajna, bo jest taka misja, ci powiem. Wylecisz sobie helikopterem i tak w skale jest bunkier zrobiony i do ciebie napierdzielają, no nie? Jest taka fajna misja też, druga. Gazik możesz podjechać na helikopterze. A co, już pełno? No, i jeszcze będę miał trochę. O, już jadę. I tam jest też taka misja, że się płynie pontonami w jaskiniach Gizeki płynie. Nie wiem, ja przeszedłem wszystkie Call of Duty Modern Warfare na każdym trybie. Piątkę też? Piątkę. Znaczy w sensie Modern Warfare 4. Znaczy, czyli to jest pierwsza część Modern Warfare'a, no nie? Później Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 i na tym skończyłem. Aha, już ci się nie chciało. Nie, tyle, że mi się nie chciało, ale nie miałem po prostu dostępu. I każdą z tych gier przeszedłem na od najniższego, od najłatwiejszego do najtrudniejszego poziomu trudności. Bo chyba 5 było na każdej grze. No tam do tego widzę, że to jest idzie ładnie. A ja sypię teraz, nie? Okej. Ogólnie jak teraz Wiedźmina będę chciał przejść, jak przejdę Call of Duty, nie? Jakiego? Jedynkę. Mam. Dwójka też, trójki nie posiadam. Wo! Coś ty zrobił. Trójkę mógłbym przejść, tylko kolega by musiał mi powiedzieć. Dobra, sypę teraz. Dobra, ja tam pójdę, to mam na ten rzepak jechać, nie? Tak, to ja muszę tym przejść, to jeszcze na ten rzepak. Ja tam pojadę wysypać, wy tam koście, ja pojadę wysypać, sprzedać to i no. Będziemy kończyć odcinek. No, to się zamienić się kombajnami, co? A mogę się zamienić na chwilę. Dobra. Ja mogę się też z kim zamienić. O, mi się tam fajnie kurz. Aha, co ty jesteś z tym? Dobra. Będzie tutaj usiadać. Ja jestem koło ciebie już. Ale podjadę tam. A, spoko. I ogólnie ja wolę mieć na kompie dwie gry, które mam przejść. Tak jak teraz mam. Bo żeby się po prostu nie nudzić, bo na przykład gram w Koda, Kod mi idzie z ludzi, bym chciał jakąś grę sobie, którą mam do przejścia, miałbym przejść, to sobie zmienić, no nie? Mam teraz dwie gry, bo mam w jednej wyzwanie, mam Call of Duty 1 i Sendero, no nie?
którego nawet nie wiem, czy włączę, bo ja się tak boję w to grać. Nie, ja mam chwilę jedynkę, jakbyś nie mogę z przejść. Nie, że jakbyś się boję czy coś, ale nie wiem. Ja się boję strasznie Slendera. Slender tak, nie wiem czego, bo od Lasta się tak strasznie nie bałem. A Slendera to już tak się boję, że spytaj się gorka, jaka była moja reakcja, jak się zobaczyłem tego. Nie wiem, jakoś nie gram w pozorze, nie kręci mnie to. Lubię to obejrzeć, ale żeby zagrać, to już nie. Może się boję. Nie wiem. Gdzie podświadomy instynkt. Nie graj w to. W ogóle mam też taką kombi zainstalowanego Hearthstone'a i LOL'a, ale Hearthstone tylko mi do gustu przypada, nie? LOL'a nigdy nie grałem, ale ta gra mnie do siebie nie przekonuje. Ale nie, ja się nauczę grać w LOL'a, nie wiem czy nawet dzisiaj sobie nie gram. To samo mnie CSGO, a ogólnie CS nie przekona. Jakoś nie jestem fanem takich gier. Właśnie Piotrek, masz zaktualizowanego Hearthstone'a? Jakby to ładnie nazwać. Nie, nie mam jeszcze, ale no ciszej to zrobię później. Fast popularny gier, jakoś nie mam ochoty w nie grać. Dobra, chłopaki, tutaj widzę, że poszło. Ładnie tutaj im idzie. Ma pupola wykoszone jest, można powiedzieć. Powiem wam, że tym case'em mi się lepiej patrzy. Ta kabina jest jakoś taka... większa, taka fajna. No, bardziej przejrzysta. Widzicie chłopaki tutaj koso, o miniaturkę wam zrobię, czekaj. A, wysła miniaturka. No i co, w dzisiejszym odcinku no to można byłoby na tyle powiedzieć, że to koniec już. I dzisiaj grali ze mną Piotrek i Daniel, chcecie panowie coś dodać? Dzięki, Kaźnik, za zaproszenie i to następna kocinka, myślę. Daniel? Ja również dziękuję za zaproszenie. Pani o, nie ma problemu. Zawsze jest, moje progi są dla wszystkich otwarte. Tam Daniel, jakbyś chciał zawsze, to możesz do mnie wbić. Pewnie, zapamiętam. Ogólnie coś wam powiem po odcinku, ale dobra. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Wpadajcie na kanały chłopaków. Linki w opisie, na grupę na Facebooku. No i co? Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć.